Łagów, perła ziemi lubuskiej. Zwykle mówimy o nim jako o chyba najatrakcyjniejszym miejscu, które warto polecić ludziom przyjeżdżającym w Lubuskie po raz pierwszy, drugi, trzeci. Natomiast jest to miejscowość na pewno skrywająca sporo tajemnic, chociażby za sprawą zamku i jannitów. Co prawda sensaci chcieliby, żeby tutaj lokować nawet templariuszy, jednak nie udało się znaleźć na to dowodów. Jednak od początku. Na 10-metrowym mniej więcej wzgórzu między dwoma jeziorami, Trześniowskim i Łagowskim, już bardzo, bardzo wcześnie pojawił się gród, który stał na straży ważnych szlaków komunikacyjnych. Stąd nie dziwi, że jannici właśnie tutaj usadowili zamek, który z czasem stał się siedzibą ich komandorii. Czy to możliwe, aby na zamku w Łagowie skarb ukryli templariusze? Bądźmy realistami. Oczywiście to piękna legenda, natomiast zamek został zbudowany w połowie XIV wieku. Stąd raczej trudno podejrzewać, aby wygrzebali to miejsce templariusze po to, żeby wykorzystać zamek jako skrytkę. Jak każdy prawdziwy zamek, także i ten łagowski ma swojego ducha. Nawiasem mówiąc, jedynego ducha lubuskiego, który znalazł się w almanachu duchów polskich. Ten duch także ma ścisły związek z jannitami. Oto, jak chce legenda, straszliwy rycerz w płomieniach to komtur zakonu Andrzej von Schlieben. Cóż takiego zrobił, że jego dusza błąka się po zamku i szuka sprawiedliwości? Historia ta rozpoczęła się w marcu 1820 roku, gdy do Łagowa przybył radca finansowy Harlem. Nocując na zamku, ujrzał nagle przy swoim łożu zakonnego rycerza, otoczonego płomieniami ognia. Dziś pewnie powiedzielibyśmy, że to strażak, ale w odpowiednim raporcie, jak to radca finansowy, napisał, że postać ta przypominała mu uwieczniony na nagrobku w zakrystii miejscowego kościoła XVI-wiecznego komandora łagowskiego zamku Andreasa von Schliebena. Do tego ducha wyjątkowe szczęście miały osoby urzędowe, gdyż później widział go m.in. inspektor ze Słońska. Nawiasem mówiąc, to duch, którego widzą tylko i wyłącznie mężczyźni. Dlaczego to czyni? Trudno powiedzieć. Źródła przekazały nam jedynie informację, że Andrzej von Schlieben w 1544 roku jako pierwszy jannicki zakonnik wszedł w związki małżeńskie. Krok ten spowodował zresztą w łonie zakonu reakcję wywołaną jednak tylko przez obawę, by praktyka małżeństw zakonników nie przyczyniła się do pomniejszenia substancji majątkowej zakonu. Po długich targach kapituła w Spirze usankcjonowała śluby jannickich rycerzy. Zachowała się poza tym w kościele łagowskim płyta nagrobna syna von Schliebena, również Andrzeja, zmarłego 9 lipca 1568 roku w młodocianym wieku. Jak chce legenda, śmierć dziecka była właśnie karą za odstąpienie od zasady bezżeństwa. Dziś Łagowski Zamek jest hotelem. Możemy tutaj spędzić noc na przykład w dawnej katowni. Łóżko wygląda na wygodne, natomiast jeśli chodzi o dodatkowe akcesoria, no nie wiem, nie wiem, czy bym zadowolony z takiego noclegu. I bez skarbu templariuszy Łagowski Zamek ma bardzo wiele historii do opowiedzenia. Na zakończenie może ta odrobinę plotkarska. Oto przed wejściem do zamku stały dwa lwy. Podobno gdy przechodziła obok nich dziewica, ryczały.
Niestety od dawna już nie ryczą, ale to nie za sprawą braku dziewic. Ktoś ukradł lwy.